Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sznurowa. To jest Red Crucible Firestorm i mamy tutaj do wyboru pieniążki, to znaczy coinsy, no w sumie, czyli pieniążki. Pozwólcie, że tylko zamknę sobie okno, ponieważ zapomniałem o tego zrobić. Ja się boję, że tam, nie wiem, ludzie będą się dziwnie z ulicy patrzeć, bo to jednak trochę głos niesie u mnie spokój. Słuchajcie, wybierzemy sobie tutaj którąś z tych kart, z tych pięciu kart. Ja myślę, że wybierzemy tą skrajnie lewą, ponieważ jej nigdy nie wybierałem, a zawsze tutaj był duży pieniądz, więc raz, dwa, trzy. O, 25 końców. Tutaj była ta stówka. No, 25 piechotą nie chodzi, mogło być więcej, no ale mogło być też mniej. O, tutaj widzimy jakiś karabinek nowy wprowadzili, no ale to tam nas chce przenosić do jakiegoś sklepu zewnętrznego, więc nie będziemy w to się angażować tam. No i popatrzcie, tutaj jest jakiś arkan, przy tym na początku karakan, no ale nieważne. W sumie całkiem spoko wygląda ten karabinek, muszę wam się przyznać. Taki, no gorszy od Sweet 60G, 16G właściwie. A samo Sweet 16G nie jest jakieś fantastyczne, więc myślę, że ten karabin nie byłby za dobry, no ale to by się okazało dopiero w boju. Tu za to jest kusza. Kusza fajnie wygląda w sumie. I pewnie fajnie też działa. No ale myślę, że też nas za bardzo nie interesuje. Patrzmy sobie, może tutaj jakieś skrzyneczki, może będziemy mogli kupić. Chesty. Tak, mamy 75 końców, więc za golda raczej skrzynki nie kupimy. Możemy sobie kupić taką skrzynkę, możemy też kupić taką skrzynkę. Niestety nie ma chyba już w tym momencie jakichś skrzynek z tymi czołgami czy coś. Oczywiście my cały czas jesteśmy w trakcie misji na T-34, no ale nieważne. Dobra, myślę, że no jedną skrzynkę jak sobie kupimy, to nic się nie stanie. Kupmy sobie w takim razie. Widzę z tego co. The price is super rare. Czyli sama nagroda jest bardzo rzadka, a tutaj po prostu, że może zawierać te itemy. Nie wiem, czy tutaj szyderczo. Dobra, kupimy sobie po jednej tej i po jednej tej. Tak dla testu. Zobaczymy, z czego fajniejsze itemy wypadną, bo w sumie tak jakby pula losująca jest identyczna. Tutaj coś jakieś do jakiegoś klanu, a wypieprzać mi z tym, Jezu, ludzie. Znaczy wiecie, no offense, ale ten. Po prostu denerwuje mnie, kiedy ludzie mnie zapraszają do klanów, kiedy wiedzą, że ja mam swój tam powiedzmy mniej więcej klan, tylko że nie jesteśmy na razie na jego opłacenie, hehe. No. Więc weźmiemy sobie, tutaj wejdziemy do ekwipunku. W ogóle swoją drogą nie nagrywałem teraz Red Crucible przez jakiś tam powiedzmy mały okres czasu, ponieważ ogółem nie nagrywałem przez już parę dni, ponieważ musiałem jeszcze oceny poprawiać, a potem jeszcze miałem pracę, no i potem tak odpoczywałem i tak chillowałem i tam parę streamów zrobiłem i tym się zajmowałem właśnie, no ale już postaram się powrócić. No i właśnie widziałem, że tam ludzie jacyś, głównie to nie. Może nie głównie, ale i nasi rodacy, czyli my Polacy i zagraniczni widzowie pisali mi, że mam słabe bronie, że jestem słaby czy coś takiego. Okej, spoko. Tylko że ja to nagrywam dla przyjemności, nie dla hajsu czy dla jakichś, żeby pokazać jaki ja jestem dobry w tą grę i w ogóle. Dobra, otwórzmy sobie, zobaczmy co tutaj nam się dostanie. Dostaliśmy działka stacjonarne, których ni cholery nie używam. No i tutaj zobaczmy, co z tego nam wyleci. O, 250 tych. Czyli MP44 tak naprawdę się bardziej opłacało wylosować. To znaczy, no, otworzyć. Kupić. No, nieważne. Weźmy sobie, może teraz wejdźmy do misji. Zobaczmy, co nam tutaj za misję mamy. Przez 1 godzinę to jeszcze tego nie wypełniliśmy. 7 wrogów z czołgu zabić. Dobra. Spróbujemy. Musimy iść na jakąś normalną mapę. Na przykład Azibian Autobahn. Czemużby nie? O matko, napiszcie w komentarzach, jaka u was pogoda, ponieważ u mnie naprawdę tak grzeje, że to jest jakaś masakra.
A najśmieszniejsze jest to, że 2 dni temu jeszcze tak padało i to jak z cebra, naprawdę. Masakra jakaś z tą pogodą. Co ta pogoda? Dobra. Nie ma czasu na zastanawianie się. Trzeba grać. Co jest do cholery? Czemu mamy tą broń wyposażoną? Nie wiem, może ja ją wyposażyłem, teraz już sam nie wiem. Ale. No, nieważne. Widzę za to, że. Że coś jakby pojazdów brakuje i mi to się nie podoba, bo się boję, że. Mapa jest z wyłączonymi pojazdami. Nie, jest, na pewno muszą być pojazdy, bo. Widzę, że tutaj jest stanowisko do uzupełniania amunicji w nich. Czy tam coś tam szybko zapierdziuta. Zapierdziuta. Zapierdziela, więc. Chyba jednak. Jesteśmy na. Na serwerze z pojazdami. Tak mi się wydaje, kurczę. Sam już teraz nie wiem, czy mogę wierzyć samemu sobie. No ale wejdźmy sobie tutaj i przyjmijmy punkt. Jeśli bym słabo grał, wybaczcie, no ale teraz w tym momencie myślałem, że uda mi się uniknąć tego momentu, ale niestety on nastąpił. Co nastąpiło? U mnie w pokoju, jak wiecie lub nie, mam okna dachowe. No i przez te okna dachowe, rzecz logiczna, wpada sobie światło. Tylko że ja mam tak ustawiony. Teraz komputer i monitory i tak dalej, że grając sobie spokojnie, teraz powstaje taka niewielka przestrzeń między ścianą, a właściwie dachem, no dachem, nie dachem, pomiędzy stropem, o stropem, a właśnie przestrzenią okna, przez które wpada światło i jest idealnie taka mała, mała szparka, przez którą, przez którą wpada mi światło do pokoju i wali mi prosto po oczach. Powaga. To jest takie do dupy, ale no niestety. Co mam robić? Co mam zrobić, no. Mógłbym przesunąć sobie biurko, ale wtedy byłoby mi o wiele niewygodniej, więc no cóż. W ogóle tutaj chyba nie ma tych pojazdów. A nie, jest jakiś pojazd. Co jest? Był pojazd, tylko że się zniszczył. To jest jakiś nasz typek. No to sobie z nim tutaj nie będziemy oczywiście walczyć w żadnym stopniu. No to naszych tutaj nie brakuje. Brakuje za to pojazdów. Z tymi pojazdami to ja nie wiem w końcu, czy one jakoś cholernie drogie są na tym trybie, czy o co chodzi, w sensie drogie. Może nie tyle co drogie, co może. Nie wiem, może jakieś okoliczności niesprzyjające, żeby je spawnować, bo pojazd na pewno był. To widzieliście zresztą, że wybuchł jakiś pojazd. Ja teraz też chyba mi się zdawało, albo faktycznie tak było, że słyszałem jakiś pojazd. Albo wręcz go widziałem, bo. Bo faktycznie tam był pojazd. Tylko że to wroga, akurat tutaj terenówkę możemy zauważyć. I chyba to są jedyne pojazdy tutaj, co jest niesprzyjające nam, ale okej, grajmy już w to, ponieważ tutaj. Chociaż nie, no przyjmiemy im ten punkt i myślę, że wyjdziemy z tego trybu, bo tak naprawdę nie w to chciałem grać. Nie to jest moim celem na dzisiejszy odcinek. Na dzisiejszy odcinek moim celem było zniszczenie paru frajerów z czołgu, tylko że myślę, że i tak tego byśmy nie wykonali i tak. Co jest? Jakiś frajer tutaj się gdzieś kręci. Pokaż swoje oblicze, łotrze. No powaga, gdzieś tutaj musi być jakiś frajer. Bo się nie chce przejmować punkt. Co jest grane? Tutaj tak sobie postrzelałem, bo zdawało mi się, że tam ktoś był, ale chyba jednak nikogo nie było. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Chyba sobie wyjdziemy z tego trybu, ponieważ widzę, że tutaj normalnie emocje jak na zbieraniu porzeczek to po pierwsze, a po drugie to nie wiem, to jest chyba jednak zbugowane coś, bo nie wiem czemu nie mogę tego przejąć. Nie wiem o co chodzi. Po prostu sobie z tego wyjdziemy, bo tak jak mówię, ja chciałem tutaj czołgami sobie pojeździć.
Chciałem sobie powiedzieć czługami, a oni mi nie dają. Armoret. O właśnie, o to mi chodziło, armoret. Znaczy, według mnie domyślnie powinno być, że to jest, no wiecie, zbrojna walka, a nie, że oni specjalnie to dopisują jeszcze. No ale okej. Teraz jesteśmy już w innym trybie. Jak widzicie, mamy pojazdy! Super! W takim, że też razie... Ile pojazdów. Wa. Shit! Nie możemy sobie... To jest APC i to nie będzie nam jako czołgu raczej liczyło, niestety. I mamy tutaj za dużo czołgów, ale już nie, bo ktoś zginął. Oh yeah! Dobra. Dlatego też... Jedźmy. Co on w ogóle ma z tyłu? Aha, nie. Tak mi się zdawało, że on ma takie stożki tutaj, a to po prostu tak się grafika ułożyła, że złudzenie takie powstało. O! Frajerze! No, widzicie, tak się to robi na południu. Gościu nie zdążył popełnić samobójstwa, bo ja go zabiłem. W sumie tak śmiesznie nawet. No ale nic. Dobra. Mamy zabitego drugiego już frajera na ten odcinek, więc może jednak się uda tutaj wypełnić cele naszej misji, chociaż... Aha, to nasi... Nieważne. I tak, i... Możecie też oczywiście napisać, czy faktycznie gram na tyle źle w to Red Crucible, że nie chcecie oglądać tego czy coś, no to ja mogę w każdym momencie zaprzestać tej serii na kanale, no i po prostu zajmiemy się czymś innym, prawda? Tylko, że ja to lubię. Nie mówię, że lubię to nagrywać strasznie dużo jakoś, chociaż mam i takie dni, ale no, nagrywanie tego sprawia mi przyjemność, więc myślę, że no, nie byłoby to takie jakieś super inteligentne, żeby zaprzestawać serii, przy której no po prostu gra mi się dobrze, tak? No i którą wy też lubicie oglądać, no bo to też jest drugi warunek, tak? A jeśli te dwa warunki się zgadzają, no to jest bardzo fajnie, no i tutaj myślę, że z tym Red Crucible jest bardzo fajnie, no ale po ostatnim odcinku, w którym tam właśnie trochę osób się orzekło za tym, że tam o, nie umiem grać i tak dalej, no to nie wiem, co o tym myśleć. Oczywiście ja się tam nie obrażam za to, czy cokolwiek, okej, krytyka jest fajna. Jak najbardziej w porządku. Z tym, że... Z tym, że właśnie nie wiem, czy większość tak, tak pisze, bo tam... Znaczy uważa... O, fuck. No, nieważne. Nie wiem, czy większość tak uważa, czy po prostu wychyliło się parę osób i tylko powiedziało, a reszta się działa cicho, tak? Więc tutaj potrzebna jest tak jakby wasza, nie wiem, opinia na ten temat i tak dalej. Dzięki której będę mógł stwierdzić, czy po prostu chcecie to Red Crucible dalej na kanale, czy nie, bo ja też rozumiem i zdaję sobie sprawę z tego, że tego trochę już było na moim kanale i to mogło się przejeść teoretycznie, no ale też pojawiło się parę komentarzy pytających, kiedy zrobię live'a z Red Crucible, więc też, no, jest ta druga strona medalu, tak? Medalu, nie medalu, no. Frajerzy! Czekajcie, musimy tam zajechać im zrobić z pupy, nie powiem co. Pokażcie się, paskudy. Tak jak mówiłem, to światło strasznie mnie razi teraz. Znaczy, nie strasznie, ale jest jednak ten dyskomfort spowodowany właśnie tym światłem tutaj. Dobra, wjedziemy sobie tutaj do tej drużyny znowu. Do czerwonych. I też widziałem, że tam ludziom nie podobało się, kiedy jeździłem czołgami i no w sumie, no, spodziewałem się, że może coś takiego być, tylko że też chciałem to spróbować, prawda, bo no jednak, no, nie było nigdy jeszcze takiego odcinka, w którym bym jeździł praktycznie tylko i wyłącznie czołgami, no i myślałem, że może to być fajne i może to się niektórym spodobać, no i zaryzykowałem, no ale widziałem, że tam parę osób było niezadowolonych, no ale... Możecie też wyrazić o tym opinię, czy właśnie lubicie, kiedy ja tutaj jeżdżę czołgami, czy też może jak tam biegam po krzaczorach i próbuję kogoś mordować, czy też może jak, nie wiem, jak...
Jak robię coś jeszcze innego, jak nie biegam po krzaczorach, tylko po prostu sobie. O Jezu, ale szybko się poddał. Jak po prostu. Nie wiem, snajpię sobie na sandstormie na zamku. No bo tak też czasem robię. Znaczy, głównie tak na live'ach robiłem. To jakoś. Jakoś tak wypadało, że właśnie na live'ach zawsze tak kampiłem. Arr, złe światło. Gdzie to jest? Gdzie to jest? A przy okazji wam powiem tylko tyle, że tam możecie zajrzeć do opisu, gdzie znajdziecie linki fajne, na przykład do grupy na Facebooku, na której zapowiadam właśnie live'y, więc możecie przyjść na live'a, jak będzie live, lub po prostu przyjść na grupę i wyczekiwać live'a, albo nie wiem, spytać mnie tam, kiedy będzie live, bo też tak w takiej formie używamy tej grupy, że pytacie właśnie, macie kiedy live'a, ja mówię, że nie wiem, albo że mówię, że wiem kiedy, teraz na przykład, i wklejam już link do trwającego live'a, bo tak też czasem bywało. Lub też po prostu. O shit! Fucking! Za kosami! Kurwa! To znaczy. Aż! Fucking! Nie! Kurwa! Karwasz twarz. Niestety. Te rakietowce. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Pojazdy z wyrzutniami rakiet o, w ten sposób. Są dosyć ciężkie do ukatrupienia i. No i nie ma co tutaj ukrywać, no. Do ukatrupienia to raz, ale one są po prostu mocne, tak? One mają mocny ostrzał. A dobre jest też to właśnie u nich, że one się mogą schować za jakąś, nie wiem, przeszkodą a la dom, czy też mur, czy też, nie wiem, kurczę, most nawet. No i wtedy my nie mamy ich jakoś zniszczyć, a oni nas tam swobodnie po tej parabolce spuszczają na nas pociski. Spuszczają, hehe. No. I. Jeszcze tak pokrótce może omówię tutaj plan na wakacje. Plan na wakacje mam takie, żeby popracować i pozarabiać, ponieważ muszę porobić parę. Porobić. Właściwie muszę spłacić wreszcie to auto, bo. No bo nie udało mi się ostatnio tego zrobić. No kur. Kto mi kurwa to ukradł? Halo. Komu piznąć w łeb? Głupie chuje. Ale kurwa się wkurwę zaraz na tą grę, ja jebę. Jaka ta gra jest zjebnięta, poważnie. Ja pierdol, nie, 2 kile mi zabrali, co za szmaciarze. Albo what the fuck, nieważne. Mogę to wybaczyć, takim strzałem mi to zrekompensowało te wszystkie moje straty. Tylko też teraz zlokalizować kolejnych wrogów. O, hehe. Tak się to robi. Och, fuck. No patrzcie, gościu dosłownie dostał pociskiem 5 metrów od siebie. No nie, no 5 metrów nie, to było nawet 2 metry. Z boku czy też z tyłu. No kurwa, znowu mi zabrali killa. Ja pierdzielę. Co za złodzieje. Co prawda ja też mogłem szybciej się za niego zabrać, no ale kurczę. Ja tutaj nie jestem jakimś tym karabinem maszynowym czy czymś innym jeszcze. Tam się wydawało, że jest gościu. A nie, to jest pniak drzewa, dobra. Ja tutaj też oślepiony tym słońcem, tak jak już mówiłem. No nie powiem, że guzik widzę, no ale nie widzę za dużo. Ogółem ile myśmy tam ich zabili? To mnie tylko ciekawi. Zabiliśmy ich. No to są chyba jakieś jajca. Są jakieś jajca, nie. Kurwa, to są jajca. Że zabiliśmy 7 wrogów z czołgu. Dwóch. Przecież zabiliśmy 3 przynajmniej. Przecież dwóch to myśmy zabili na początku. A później zabiliśmy przecież z czołgu ten helikopter, co jest grane. Możecie mi wytłumaczyć, o co chodzi, bo ja naprawdę nie wiem. Bo nawet jeśli chodzi o zabijanie z głównego działka, to okej, ja to rozumiem i poniał i w ogóle, tylko że ja zabiłem z głównego działka ten helikopter, a tych ludzi z działka z karabinku, więc nie wiem, o co im tak naprawdę chodzi. Siadasz, ziomeczku, czy nie? Siadasz.
Dobra, to sobie pojedziemy tędy. Nie wiem, ta gra mnie trochę zadziwia czasem jeszcze. Znaczy, no, czasem, nie czasem, no. Nie takie czasem, ponieważ dosyć często, bo to, co się tutaj czasem dzieje, to ludzkie pojęcie przechodzi na przykład z tymi zabójstwami właśnie tutaj do misji, których czasem po prostu nie zalicza. Możecie napisać w komentarzach, czy właśnie też tak macie, że wam nie zalicza jakichś killów czy coś, bo to jest takie dziwne i mi się wydaje, że nie tylko ja chyba mam takie problemy, chociaż nie wiem. No. I co? I teraz mam trzech zabitych, tak? A teraz zobaczmy. Teraz obtłuczmy go z karabinku. Tak mniej, nie więcej. Aha, i gość już zniża lot, bo jest frajerem. Jeśli nie chce bić do samego końca, tylko sobie wyląduje i pobiegnie z, ten, w klapkach, kurczę, tutaj będzie nas bić. No tutaj już jakiś frajer pewnie do nas strzelał z tego. No nie, no frajerzy. Ja pierdzielę. Kij, a nie grałem, naprawdę. To znaczy też kwestia tego, że ja tutaj w Red Cross sobie nie grałem od jakiegoś czasu. Nawet, ba, w FPS-y ogółem mało grałem. Bo tak naprawdę ostatnio, kiedy ja grałem w ogóle w FPS-y, to nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. Get in. Nie. Ja mam tutaj swoją zabawkę. No i mam tutaj w planach, no nie wiem, no 7 minut kolejnych na pewno nie będziemy nagrywać, chociaż jestem skłonny nawet zagrać te jeszcze 7 minut. Tak widzę, że tutaj jest już prawie 22 minuty nagrania, ale też, no, trzeba zwrócić na to uwagę, że ja miałem tutaj parodniową przerwę. I przydałoby się wam to jakoś wynagrodzić. Możecie też napisać, na jakiej długości osobiście preferujecie odcinki, ponieważ ja, oglądając innych twórców. Ale zdjęliśmy typa. Bo ja, oglądając innych twórców, to znaczy innych po prostu twórców jakichś YouTube'owych, to najbardziej preferuję jakieś takie odcinki do 20 minut. Nie dłuższe, ale wy możecie też napisać właśnie w komentarzach, czy wam odpowiadają właśnie 20-minutowe, czy wolicie dłuższe, czy też jeszcze krótsze? Chociaż, o Jezu, chociaż jeszcze krótsze, no to ciężko będzie ogarnąć. No nie, no nie. Kurwa. Pewnie mnie teraz zabije na amen, bo przecież ten. Przecież on tam widzi po paraboli, to mnie tutaj zdejmie pewnie raz, dwa. No kurwa, no. Jakbym był prorokiem, nie? Sorry za wulgar. Ale mamy 4 na 7 już w sumie. Myślę, że jakbyśmy sprężyli pupcie, to moglibyśmy cel nawet osiągnąć jeszcze dzisiaj w tym odcinku, w tej misji, w tej rozgrywce. Ale boję się, że nie jestem w stanie tak sprężyć pupci, żeby takie wyniki tutaj osiągnąć. Ale zawsze można próbować, prawda? Może tam są nasi. O shit. O, zabiliśmy typa. Mamy 5 już zabójstw. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej tutaj, kurczę, wygranej tej misji. Zwłaszcza, że tutaj mam jeszcze jakiś frajer leci, któremu możemy torpedkę zrzucić na buźkę. Przestań. Kurczę, wpadłem na coś. W ogóle gdzie ja jestem? Muszę tego zabić, no nie, niestety ten frajer nas tutaj docisnął z tej pelotki. Ale spokojnie. Ja nie takie tutaj, kurczę, sztuczki znam. Jeszcze damy radę zabić. Jeszcze damy radę, ja w to wierzę. Wiara w siebie to podstawa, podobno. Podobno. No, ale boję się też, że zawiedę samego siebie i to się grubo rozczaruje, ale to się okaże. O, zabiliśmy 6 już. Jeszcze tylko jeden frajer pozostał. Skąd ty tutaj? Co on, jakiś głupi? A chociaż nie, ja czasem też tak robię, że widzę, że przejeżdża czołg, do niego z karabinu nawalę.
Okej. Zabiliśmy tutaj już 7 naszych wrogów, więc całkiem spoko mi się wydają. Więc myślę, że za moment będziemy kończyć tutaj odcinek, tylko jeszcze pozwolę sobie na przykład przejechać się i zabić kogoś jeszcze. W ogóle teraz widzę, że ten, że już osiągnęliśmy jeden z podpunktów tych, jak, no nie wiem inaczej jak to nazwać, czy podpunkty, czy jak, ale osiągnęliśmy jeden z tych O, ale dostał. What the hell? No, zauważyłem, że osiągnęliśmy jeden z tych warunków dostępu do T-34, czyli zabić 5 czołgów, więc to jest całkiem fajnie. Mamy tutaj jeszcze antypowietrznych zabić trochę i w sumie podobną liczbę musimy tutaj jeszcze zabić tych helikopterów. No, już się poddał. A, to frajer. No, zginął. Hehe. Pewnie nie miał spadochronu. Ale to już jego zmartwienie, nie nasze. Ja tam płakać nie będę za nim. Raczej. Chociaż może jakąś łezkę uronię. Co tutaj mamy? Co my tutaj mamy? O. Halo T-34. Wow. Ale nas rakietnica tutaj zdjęła. Dobra. Dzięki wam wielkie za obecność. Dzięki wam wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak więc zapraszam was do komentowania, oceniania i ewentualnego subskrybowania mojego kanału. I ja się z wami za to żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Red Crucible i nie tylko. Pa, pa.